Na początku krótkie szkolenie, jak powstawały i z czego robiono pierwsze szałasy oraz chaty. Zaraz później praktyczne ćwiczenia. Uczniowie mieli okazję skonstruować ścianę z bali lub wypleść ją z wikliny. Musieliśmy poukładać po kolei drewno i budowaliśmy trochę domu takiego. Mi się wydaje, że jest łatwiejsze to, bo tutaj trzeba gałęzie odczepiać. No po prostu jest łatwiej, no bo to się nakłada na siebie, a to trzeba tak zginać trochę. Jest trudniej po prostu. Tak fajnie się plecie i się tak jakby ten podnosi te belki i się tak wkłada, żeby było równe jak puzzle. Budowaliśmy też z klocków i robiliśmy i rysowaliśmy szałasy. Warsztaty polegające na praktycznym działaniu to tak zwany element żywego muzeum. To nauka przez zabawę. Przede wszystkim staramy się im przedstawić sposoby, w jakich budowano domy w dawnych czasach. Dlatego, że no, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że każdy ma swoje mieszkanie, swój dom. Natomiast sama kwestia budowy, w jaki sposób budowano, dlaczego w ten sposób budowano, jest dla nas dość istotna i staramy się dzieciakom zaprezentować właśnie wszystkie nie wszystkie może, ale przede wszystkim te podstawowe sposoby budowy konstrukcji domów. Metoda budowy ścian z wikliny do złudzenia przypominała wyplatanie koszy wiklinowych. Domy, które budowano tą metodą, miały niekiedy długość 60 metrów. Więc proszę sobie tutaj wyobrazić, jak wiele potrzeba było wikliny, jak wiele pracy w to włożone było, aby taki dom mógł w ogóle powstać. 60-metrowe domy to nawet teraz rzadko się spotyka. Uczestnicy warsztatów oprócz budowania ścian z bali i wikliny budowali także z klocków oraz rysowali projekty szałasów i chat.